Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Dzisiaj jest piękny, słoneczny, marcowy dzień. Dokładnie 8 marca, Dzień Kobiet. I dlatego dzisiejszy odcinek o budowie budek lęgowych dedykuję wszystkim paniom, dziewczynom, kobietom, które chciałyby taką budkę zrobić samodzielnie i powiesić u siebie w zagrodzie, ogrodzie, gdzieś koło okolicy domu. Nie jest to takie trudne. Ja wiem, że mężczyźni mają to we krwi i zbudowanie takiej budki dla nich nie stanowi problemu, ale my kobiety specjalizujemy się troszeczkę w innych czynnościach. Dlatego postaram się, aby ten materiał był pożyteczny i na tyle prosty, żeby każda pani mogła samodzielnie taką budkę zmontować i zaprosić ptaki do siebie we własne otoczenie. Odwdzięczą się nam dzięki temu swoją obecnością, zmniejszą populację niechcianych owadów, a my będziemy mogli cieszyć się ich ptasim trelem, a obserwować, jak latają w te i we w te do swoich budek, karmiąc młode pisklęta. I dla wszystkich to będzie korzyść, ale więc zapraszam do materiału. Mam nadzieję, że będzie prosty, przejrzysty i po nim, po obejrzeniu tego krótkiego materiału, każdy będzie umiał taką budkę zmontować. Zapraszam. Żeby przygotować budkę lęgową, pokażę tutaj przykładową budkę lęgową, która wygląda następująco. O, tu mam już takie trzy, które mam skręcone. Potrzebujemy deskę. Deska, którą ja posiadam, ma grubość 2,5 cm. I składać się będzie ta budka z następujących elementów. Tył budki to deska o długości 34 cm i szerokości 15 cm. Boki są trochę węższe. Boczek każdy ma 12,5 cm. szerokości i 24,5 cm wysokości. Przód naszego domku stanowi deska, która jest skośnie przycięta, tak aby nam się zlicowała również ze skośnie przyciętymi bokami. Dłuższy bok tej deski wynosi 24 cm, natomiast krótszy 22 cm. Teraz daszek naszego domku stanowi deska o długości 30 cm i szerokości 15 cm. Na spód mamy przycięty klocek o szerokości 16 cm i wysokości 9,5 cm. Żeby lepiej zobrazować, jak zbudowany jest domek, przygotowałam tutaj taki rysunek poglądowy. Mam nadzieję, że przyda Wam się przy przygotowywaniu materiału. Teraz będę to skręcać. Przyda nam się wiertarko, wkrętarka, wyżynarka do wywiercenia otworu, śruby. No i tutaj chciałabym paniom powiedzieć, ponieważ miałam kłopot z zakupem śrub. Nie wiedziałam, jaka śruba będzie właściwsza. Na początku używałam śruby o długości 6 cm. Jednakże była za długa i miałam problem z dokręceniem takiej śruby. Potem zastosowałam śrubę o długości 5 cm i ta śruba świetnie mi się sprawdziła. Bez problemu dokręciłam ją śrubokrętem. Nie potrzebowałam nawet użyć wkrętarki. A więc do dzieła. W pierwszej kolejności nawiercę sobie plecy deski, żeby łatwiej przeszła mi śruba i żeby łatwiej było mi wkręcić. Przewiercam się przez jedną deskę tylko. A więc składam w ten sposób i skręcam. Mamy
skręconą już ściankę boczną i ze ścianką tylną. Przykręcam drugi bok. Teraz przykręcę tą przednią deskę z bokami naszej budki. Mamy już zmontowaną skrzynkę. Wygląda ona w ten sposób z boku, tak wygląda z przodu, tak wygląda tył. Do wywiercenia otworu posłużę się taką żynarką. Otwór, tak jak powiedziałam, będzie zlokalizowany 3 cm od górnej krawędzi budki. Tak, aby był stosunkowo wysoko i aby gniazdo, jak ptaszki zbudują, nie znajdowało się na wysokości otworu. Tak wygląda budka już z wywierconym otworem. A teraz przyjdzie tylko przybić daszek i spód. Daszek przymocuję w taki oto sposób, aby jego górna krawędź licowała się z plecami naszej budki. No i zostało nam do przykręcenia jeszcze tylko denko. Denko wejdzie nam, mam nadzieję, dosyć się dobrze spasuje. No i przykręcę. No i budka lęgowa gotowa. Możemy iść i wieszać na drzewo. Ale jak przywiesić? Bo nad tym też się zastanawiałam dłuższą chwilę, jak przymocować budkę do drzewa. Postanowiłam to zrobić na takiej listwie. Często to widać w lasach, że właśnie w ten sposób są budki montowane. Zobaczcie, jest to zwykła listwa ze sklejki, którą przykręciłam do budki. Nawierciłam też 2 otwory na dole i u góry, gdzie przybiję po prostu tą budkę ocynkowanymi gwoździami do drzewa. No to idziemy wieszać. Ja swoją budkę powieszę tak mniej więcej na wysokości 1,5 metra. Teraz jest kwestia tego, czy będę potrafiła dobrze wbić gwoździa. O, to się okaże. Gwoździe kupiłam ocynkowane, bo takie ponoć są najlepsze. Takie dosyć długie. Nie wiem, one mają z 8 cm. No to jedziemy. I moja budka lęgowa sobie wisi. Zwróćcie uwagę, że wbijając gwoździe, jeden wbiłam do końca, a drugi zostawiłam wbity do połowy. Zrobiłam to celowo według instrukcji, jakie przeczytałam na temat montowania budek. Chodzi o to, że drzewo będzie przerastać rok co roku. W związku z tym ten gwóźdź wbity głębiej będzie wypychany, ale ten drugi będzie trzymał budkę i dzięki temu budka nam nie odpadnie. Moja budka już sobie wisi i czeka na pierwszych gości. Mam nadzieję, że będzie im dobrze służyć. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!